Siemano, siemano, jestem Bertus, witajcie w kolejnym odcinku z Dying Lighta 2. Ostatnio były straszne dymy, lecimy dalej, tak jak już tutaj mówię co odcinek. Jeśli wesprzecie kanał już teraz w tym momencie, prawdopodobnie macie dostęp do kolejnych odcinków. Zajrzyjcie koniecznie na playlistę, bardzo was do tego zachęcam. Wspierający są na pewno zadowoleni. Jeśli skomentują, że są zadowoleni, to zobaczycie, że są zadowoleni. Jeśli nie, to trzeba się domyślać, ale są zadowoleni, bo oglądają. Także lecimy z koksem, zapraszam jak najbardziej. No jeśli lubicie tę serię, zostawcie łapeczkę w górę oraz grę możecie kupić oczywiście na g2.com. Bijemy się z renegatami, z którymi się jeszcze nie biłem! O kurde. Czemu mi tutaj def nie wszedł? Łooo! Co się dzieje? Mutuje! Łooo! Panie! Aiden! What? Już wiem, czemu mi tam kontra nie weszła! Jakie dymy na początku! Jakie dymy! Głowa mi pęka! O jest! Tak to jest, kurde! Tak to się robi! Co tu się stało? Waltz 2.0! Co tam, Bozaki? Bozaki? Czekam w fabryce. Odbiór. Haha! Dobra, zaraz biję. Waltz ma klucz gierę! Jeden, jaki wystraszony, halo. To koniec, Waltz. Idę po ciebie. Ale ich porobiłem. O, mogę przybyć. Na to liczyłem. Ale was ściąłem. Ho-ho-ho! A co się spagował? Ale to było dobre. O, koks, ale się jaram. Świetnie. Zróbmy parkour majstra. Siemaneczko. Tu się ładnie rozłożył. Tutaj też. Dobra. Mink. To co, wbijamy się już na centrum, rozumiem? Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Droga też bardzo fajna. Aha, tu cię mam. Dałem radę. Będzie tu jakaś lina. Jest tu z strony! Ja wiem, ześlizgnął mi się, normalnie mi się ześlizgnął. Co za Andrzej, halo. Dobra, wiem, że nie żyje, halo. Nie chcę prosić o pomoc. Nie. No. Bro. Dobra. Gdzieś dotarłem, jeszcze nie wiem czy to w to miejsce, ale troszeczkę nadgoniłem. Dzikie teleporty. Nie, tutaj byłem jeszcze. Tak, tutaj jeszcze byłem, jak widać. Lecę! Lecę, na górze jestem, fajnie, fajnie. Tu mnie jeszcze nie było. A tak bez tyrolki? Skubany! To co ja na tym na kluczu giery się ślizgałem wcześniej, czy co? Ja go teraz nie mam. O, ładnie, ładnie. Tam jest, tak. Jeszcze kawałek drogi został przede mną. Okej. Okay. Uwaga, sprawdźmy trasę. No, mogę zjechać już na dół. No dobra. Jeszcze powinienem tutaj się wywalić, świetnie. Temy! Dawać. Więcej tym lepiej. Masz niewykorzystane punkty umiejętności, tak wiem. Yes, I know. Właśnie, skoro mam niewykorzystane punkty umiejętności, to sobie mogę ten pęd dodać. A nie, to nie ten, mam punkt walki. A kurde! Nie teraz. Nie teraz, zajęty jestem. Fabryka samochodów. Dawaj, lecimy do Waltza. Panie! Dzięki temu, że zobaczyłem mutanta w akcji, sam stałem się mutantem. Normalnie. Takie rzeczy. Idziemy na górę. Idziemy na górę. Chyba pokażę wam sztuczkę moją nową. Fajna? To mi się podoba.
Teraz zrobiłem. Come on, Bibba. Oberwał? Nie, dzida. No. Bank. Dać kopnąć. YouTube nie baduj, nie chciałem. To jest gra. Jaki złom. Zniknął! Ło, skubaniec! O, znikacz majster! Dobra. O nie, dzidka się zepsuła. Bez kitu, gościa rzuciłem butelką i się zde coś tam. Właśnie gdzie mam lecieć? Daj. Gdzieś na górę? Nie wiem, szukam. Ale w razie w dzida mocy jest. A, na górze mam znacznik. Czy na górze? Na mapce mam. Dobra. Co, otworzycie mi tutaj, czy tak? Nie za bardzo. Nie za bardzo, to się wbijmy tutaj na górę. Widzę, że jest trasa w tym miejscu dostępna. Może nie tak. O, nice. Dobra. Dziki parkour, wchodź do gry. Gulden! Sorry, kolego, że dostałeś tak w plecy, ale no, no wiesz, no, takie życie generalnie. Wódeczka! Zrobimy kolejny, czyli pewnie musimy zejść na dół. Na sobie zgarnę, przewodę sobie zgarnę na jakieś ulepszonka. Tu nie wejdę. Okej, okay. Ciepłe wyjście. Tu jeszcze coś mi się świeci na zielono. A widzisz. Nie mogę tego podnieść. No dawaj kurde. Ale oni mają śmieszne głosy, jakby normalnie. Nie muszę mówić skąd wybrali aktorów głosowych, nie? Bang. Nie bij mnie, nie bij mnie! Też tak umiem, no. O ty! No tak, ej, tak się, tutaj się nie spodziewałem tutaj w tej grze. Nara. Wiesz to typ. A dobrze wiedzieć, że tutaj ogarniają takie akcje. Ty, chyba już raz cię zabiłem. To będzie ostatni raz. Jesteś moim? Ciekawe. Dobrze. Zanim cię zabiję, będziesz miał okazję zobaczyć coś spektakularnego. Wszystko w końcu zatacza koło. Wracamy do punktu wyjścia. A ty
Będziesz świadkiem tworzenia się historii. Historii? Miałem 5 lat! Torturowałeś nas! Byliśmy dziećmi! Byliście częścią czegoś większego. Tylko mnie zawdzięczasz to, że nadal żyjesz. Dzięki mnie jesteś silny, wyjątkowy. Jesteś silniejszy niż mogłem przypuszczać. Ale mnie nie dorównujesz. Jakieś ostatnie słowa? Co zrobiłeś z moją siostrą? Siostrą? Co zrobiłeś z Mio? Aiden, żyjesz. Leć! Oj, czekaj! Muszę wziąć... Co to jest? Idź! Przemienia się! A widzieliście jego zmianę tak nagle tonu? On chciał tutaj już tak jakby nas to ten degę, cokolwiek, ale teraz się zmienia nie wiadomo w co i tyle. Nie no. Tyle z informacji. Jak nic na snajperka pomija. Czym ty jesteś teraz? Ja pierdzielę. Biegnij! No biegnę! Staram się, czekaj, nie po schodach, bo wolniej. Uciekaj stamtąd! No spiądzielam, no idę za tobą. Nie kupiłem sobie tej umiejętności, żeby przez to szybko przelatywać. Dawaj. Czym on teraz będzie, jak on był takim koksem za życia? Shit! O, tu jest, świetnie. Nie tak. Staram się, okej? Okay? Staram się, ok? Pierdziele, lecę górą. Idę, kurde, otwórz! Otwórz! O kurwa, nawet nie patrzę na to. Biegnij mał. Okej. Świetnie, czyli on jeszcze tutaj... On jeszcze coś widzi, dobra. No kurwa, biegnę! Andrzeju. Myślę, że to go powstrzyma, jak on jest jakimś zbudowanym gościem na sterydach. Halo? Shit. Dawaj na dół. Pierdziele. No nie tracę, wywalam się o wszystko. Nawet nie lodowałem jakoś poprawnie. Dawaj. Lecę. Nie zamykaj. Akcja, ja pierdzę. Dawaj. 40 metrów pod nas. Jak nie mam to samo prędkością. Nie, on jest szybszy teraz. Come on. Już się zabiję. Lecimy. Lecimy! Nie! Znałem, że na górę patrzę, o kurde. Tam nic nie ma. Dawaj. Okej, przebiegłem po ścianie. Było blisko. Dobra, no gadaj. Coś ty za jeden. Chyba spacją przeminąłem jakąś scenkę. Dlaczego pomagasz? Pokaż mi rękę. No pokaż daj mi rękę. Nie gryzę. Nie do krwi. Jest coś, co nas łączy. Na mnie też eksperymentował ten zjeb. Mia, znałaś taką dziewczynkę? Mia? Nie. K-
Kto to? Moja siostra. Byliśmy razem w placówce GR. Szukam jej. Wiesz, jeśli przeżyła, pewnie daje dupy za wodę gdzieś w mieście. Co? Nie mnie oceniać. O czym ty mówisz? Walcz się! Hej, gadzio! Takie czasy, taki świat. Tylko mówię. Muszę ją znaleźć. Dobra, spieprzajmy stąd. Nie wiem, czy się go pozbyliśmy. I kurwa, bez kitu, dają mi akcję, żeby ja sobie biegał, wszystko skakał, spacja i tak dalej. Oni mi wspominali scenkę po spacji, bo nie wiedziałem, że się scenka załącza. No na naprawdę, bo już trzeba być już hamem jakimś. Czekaj! Ale okej, ona nie jest miła, dobrze. To szukamy dalej. Kiedy znajdziemy minę? Niedaleko jest wejście do Central Loop. Tam jest bezpiecznie. Tam się tu przejść, nie? Dobrze, okej. Jak się na zielono podświetla, to... Specjalnego to nie ma, ale dobra, nieważne. Już mam dostęp. Wej, to byś mi uciekał, ale tak bym się nie bawił. No, broń jakaś, kurde, jakaś kryłówka dobra. Dobrze, wszystko? Tu ciemno. Pierdziel. Światełko, dziękuję. Doceniam, doceniam. Bo samej latarce żyć to się nie da. Światło ogarniają, gdzie jestem. Dobra, snajperinio, powiesz mi coś jeszcze? To jest tutaj! Weź z nim. Ziemia do Aidena. Człowieku, kompletnie odpłynąłeś. Nie pierwszy raz. Miewasz koszmary o tym, co nam zrobił? Cały czas. Dlatego chcę zabić gnidę. Waltz jest trzeci na mojej liście. A co się stało z resztą dzieci w szpitalu? Człowieku, ktoś kiedyś napisze o tym książkę. I nie będzie w niej happy endu. Większość nie żyje. Spotkałam jednego gościa. Do śmierci będzie spał z nożem w dłoni. W cholernej lodówce, którą sobie przerobił na schronienie. Nigdy jej nie opuszcza. Nie chodzimy razem na terapię, jeśli o to pytasz. Czyli też byłaś u Waltza. Kiedy? Długo? Kiedy? Średnio pamiętam ten czas, ale miałam farta. Nawiałam po paru tygodniach. Nie pamiętam cię. Uznam to za komplement. Gdybyś pamiętał, nie miałbyś dobrych wspomnień. Większość woli zapomnieć, jeśli przeżyją. Uciekłaś? Niby. Masz listę celów? Serio? Myślisz, że żartuję? W tym mieście roi się od śmieci, a ja jestem pokojówką, która w nim posprząta. Kogo wpisałaś? Oprócz Waltza? Rzeźnika, Hakona i... Wiesz co? To bardzo długa lista. Jest tam kilka cieńszych płotek, które zasłużyły na śmierć. A kto cię do tego upoważnił? Żartujesz? Najwyższy organ władzy. Mój własny, czcigodny autorytet. A ty? Co robiłeś z tym pieprzonym Hakonem? Aż ciężko w to uwierzyć, ale mnie uratował. Przybyłem tu zarażony. Bez biomarkera. Ludzie chcieli mnie powiesić. Jasne, mieli rację. Pomógł mnie uwolnić, dał biomarker, ale mnie okłamał. Nabiera każdego, każdego. Sama mu kiedyś ufałam. Serio? Opowiedz. Może kiedyś, ale nasze historie są podobne. Wychujał mnie, ludzie stracili życie. Zapomnij o nim. Albo lepiej, umów się z nim i przyjdź na spotkanie z Kuszą i Bełtami. Dobra, dość gadania. Chodźmy. Stanowczy. Miło. Musimy iść.
To poszliśmy. Aiden, jesteś? Tak, idę. Wow, myślałam, że już po tobie. A, czyli sobie poszłaś i tyle, tak? Robił te eksperymenty na własną rękę. Jebany psychol. I nikt z GR się nie zorientował? W końcu się zorientowali. Słyszałam, że za to go wywalili. Szkoda, że tak późno. Ale co swoje tutaj ogarnął? To już jego, jak widzimy, nie? Dlaczego zmutowany na maksa? Na liście, bo zabił Lukasa? Nie. Nawet lubię tych służbistów. Ale nie, mam w dupie śmierć Lukasa. To dlaczego? To długa historia na inną okazję. Wszyscy na tej liście zasługują inną, na bełt. A Hakon na coś nie dowiem, znacznie że... gorszego. Kurwa! Było otwarte. I dupa. No zajebiście! To placówka GRE, nie? Niespodzianka! Skąd to wziąłeś? Znasz Dylana? Skąd znasz Dylana? Znasz, to dużo powiedziane. Zgłosił pytaniem się zadał do niego, pytanie, chciało opuścić świetnie. Miasto i Wolca. Bał się, coś się stało, albo coś odkrył. Co mógł odkryć? Nie wiem, Dylan wiedział, że mam kontakt z Frankiem, ale potem przestał się odzywać. Dylan dał mi to przed śmiercią. Waltz go zabił. Jebany! Jednak go dorwał. Mam znaleźć kogoś o imieniu Lavon. Wiesz kto to? Może mieliśmy się spotkać. Pojebany wszechświat połączył nasze drogi. Co? Lavon to ja. Dylan chciał się skontaktować z Frankiem. Podobno Lukas coś znalazł. Coś, czego Waltz szukał od dawna. Chciał uciec z miasta, żeby Waltz tego nie dorwał. Klucz Gere? Ja go mam. Być może. To przez niego Lukas zginął. Dylan też. Uważaj. Możesz być następny. Jest cenny. Dla Waltza wręcz bezcenny. Lepiej go nie zgub. Uważaj! Co się dzieje? Niemożliwe! Waltz musiał włączyć agregaty. Walt? Dlaczego? Skąd mam wiedzieć? Kto nadąży za tym pojebem? Chodź! Szybko! Drodzy zanim się wyłowie, pociąg ma opuścić. No, chciał tutaj jakiś rozpierdolę robić, tak że pasuje. Uwaga na odstęp. Dziękujemy za uwagę. Proszę kurwa bardzo! Szybko! Mamy czystą drogę do Central Loop. No to lecimy. Kurde, zwali mi się czas na Waltza i dupa z Waltzem. Oh my god, gdzie? Aiden, tutaj! Tutaj? Patrz jak wleciałem. Daj, jak za darmo to biorę. Dobra, na razie tego nie dobieram, bo po co? A ty kurde, schowany! Jak się skampił, widzieliście? Guldena i lecimy. Tam język gra tutaj nawet. No jestem. Zwiedzałem sobie. Śmieszne. Co nie mogę? Jeszcze mnie tu nie było. Kurde, patrz! Tutaj też! Patrz, ale ja. Niewiarygodne, kurwa! O, wejdź na dach! Sprawdzimy z góry! Widzimy się! Chodź nas do nieba! To Waltz wam tutaj prąd podpalał, wszędzie. Szybka podróż! Stacjami metra, świetnie. Idę! Pa jak szybko! Pa na to! Widzisz to? Widzisz mnie? Hej, gdzie jesteś? Czekaj, nie jestem tak szybki, halo. Alan, czy jak ci tam... Mogłem otworzyć.
Cholera. Myliłam się. Nic nie widzę. A taką miałam nadzieję. Tępa frajerka. Ale... Spokojnie tu. No. Dlatego przychodzę tu, kiedy mnie coś wkurzy. Czyli często. Uwierz. Patrz! Aiden! Wracają! A naprawdę, kurwa, wracają! Widzisz, Aiden? Widzisz? Jak pięknie! O, nie wierzę! Po prostu nie wierzę! Lawan, widzisz to? O, widzę, Danior. Podziwiam pokaz w punkcie widokowym. Jak to się stało, ciemność przez 15 lat i nagle to? Nie wiem, nie wiem. Musimy się dowiedzieć. To wbijaj do kantyny, pogadamy. Bardzo się za tobą stęskniłem, Loka. Waląc browary i posuwając barmanki? Stać mnie, mam dar. Przyjdziemy tam, debil. Coś jest nie tak. Nie. O nie, 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 nie! Nie! Kurwa! Co się kurwa dzieje? Jest rybie oko. Jak się tam dostać? Rybie oko poczeka. Poczeka? Dlaczego? Musimy sprawdzić podstację. Jedna jest tam, w pobliżu wieży SP. Co z rybim okiem? Słuchaj, chcę ci pomóc. I pomogę. Razem nam się uda. Ale musisz zrozumieć. Pierwszy raz przez ponad dekadę nic się nie zmieniało. 10 lat pieprzonej ciemności. Musimy to sprawdzić. Jak dotrzemy do podstacji? To stara paralotnia. Do niektórych miejsc dostaniesz się tylko tak. Rób to, co ja. Co? Ale Lawan, czekaj! A kurwa. Mamy paralotnię! Dobra, fajnie. Zetko się otwiera. Dobra. Awesome. Na stamina lecimy, fajnie. Okej. Okay. Nieźle, jak na żółto dzioba. Myślałem, że będzie trudniej. Nadal nie wierzę, że to się dzieje. Myślę, że to Waltz włączył prąd. Ale dlaczego miałby to robić? Nigdy nikomu nie pomógł. Dlaczego miałby przywrócić ludziom prąd? Jesteś pewien, że to on? Użył klucza GRF w fabryce aut. Wtedy włączyły się światła. Ma to sens. Lata temu wojsko przejęło tę fabrykę, żeby zagarnąć ogniwa energetyczne. Nie miałam pojęcia, że nadal działają. I mogą zasilić pół miasta. Pilnuj tego klucza, Aiden. Cholera wie, do czego jeszcze służy. Pośpieszmy się z tą podstacją. No dobra. Wyprostowanie szybów wentylacyjnych. No to się właśnie tak domyślałem, że jeśli będzie paralotnia, to może być do tego. Let's go! Ale jak chcesz być lepszy ode mnie, to ćwicz. Nie wiedziałem, że to wyścig. To zawsze jest wyścig. Zawsze jest wyścig. Ale wiecie, no kurde, no prąd wam tutaj na chwilę przywróciło, no i się zużył prąd, znaczy trzeba będzie dorzucać tam czegoś, wiecie? Jeśli chcecie mieć tego prądu na dłużej. Halo. Roboli trzeba. Do zabawy. Daję! I co będziemy tak gadać, co każdy? Punkty, halo. Chociaż nadal poddajesz się wiatrowi, a to ty masz go kontrolować. Dobra, dobra. Lecę. Spokojnie sobie spadniemy. O, coś mnie tutaj zwiało. Co mi jeszcze powiesz? Okej, okay, stąd jest już całkiem blisko do podstacji. Dotrzyj tam i ją włącz. Okay, jak to? Czyli ty nie idziesz? Jesteś dużym chłopcem. Ogarniesz to. Przy stacji metra jest kolejna. Ja się nią zajmę. Okay. Jeśli uda nam się chociaż z jedną, to z czasem włączymy wszystkie. Ale jak mam ją włączyć?
To żadna filozofia, Aiden. Te systemy są stare. Musimy się upewnić, że bezpieczniki i kable działają. Dobra, kurde. Centrum. Kurde, już wiem, dlaczego nam dali parę. To miasto jest ogromne. Halo. Ja pierdzielę. No cóż, nie widzę, żeby coś mnie mogło pobustować. Wow, nieważne. Coś mnie pobustowało jednak. Dobra, let's go, lecimy. Ta paralotnia mogłaby latać szybciej? Możliwe, ale to raczej pytanie do rzemieślnika. Shit. No dobra, myślałem, że na górę mam tam się wbić. Ale jednak nie muszę. Dobrze. Ale fajnie, że mam taką letnię. Takie paralotnie były ulubionymi zabawkami nocnych biegaczy. Należysz do nich? Ja? Do nocnych biegaczy? Ha! Chciałabym. To byli goście, Aiden. Prawdziwi bohaterowie. Jedyne, co mnie z nimi łączyło, to używki. Ale... może kiedyś. No, ktoś chce do mnie strzelać, fajnie. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. To jest bandziory jakieś. Inhibitory w pobliżu, tak? Chyba w środku, no. Coś mi się wydaje. Dobrze, dobrze, dobrze. Trzeba zbierać się. Aha. Trochę chyba zamknięte, co? Ej, ty! Widziałeś w tej okolicy renegatów? Nie. Widzicie szeregowy? Uspokójcie się i dajcie Aglotowi myśleć. A o czym tu myśleć? Wracajmy do bazy! Macie jakiś problem? A co ty w ogóle za jeden? Koledzy? Oferuję wam pomoc. Sprawdzę, co stało się z prądem. Wiecie coś na ten temat? To ścisła tajemnica wojskowa! Myślimy, jakby się tu dostać na górę. To może od razu przekażmy mu wszystko, wszystkie rozkazy! A co to za wielki sekret, a? Musimy zmusić ten złom do działania. I tyle. I tyle. Mój kolega bardzo uprościł sprawę, ale mniej więcej o to chodzi. Wszystkie znaki wskazują na to, że znów mamy elektryczność. Stoimy właśnie przy podstacji. No to ja wiem. Takie obiekty są w stanie doprowadzić prąd do różnych części miasta. Musimy przywrócić sprawność obecnym tu urządzeniom. Czyli mamy je włączyć. Niestety, bez sprzętu wspinaczkowego nie jesteśmy w stanie się do nich dostać. Stróżowie chcą zgarnąć elektryczność? Co z nią zrobicie? Włączymy to i owo. A co myślałeś? Ten pan pyta zapewne o to, jak nasza kontrola nad elektrycznością wpłynie na życie innych ludzi. Odpowiedź jest relatywnie prosta. Kto panuje nad prądem, panuje nad miastem. Aha. Mogę się tam wspiąć bez sprzętu. Mogę się tam wspiąć bez sprzętu. Zrobiłbyś to? Wyświadczyłbyś stróżom prawa ogromną przysługę. Pajace! Mundura! Ciągniecie do tego światła jak ćmy! I równie szybko spłoniecie! Co on powiedział? Chyba coś o swojej matce i kozie. Especkie dziuby! Nie łudźcie się! Nawet nie powąchacie naszego. Dobra, do bana jesteście. No dawaj, uderz mnie, uderz mnie. Czemu mi kontra nie weszła? Dobra, nie. Chylaj. No, trzymaj do wyka. Nie w tego, halo! Ja tu kminię, żeby skontrolować ładnie czy coś. I tyle z tego było. Elo? Weź spadaj, co? No. Aaa, nie spodziewałeś się płonącej, kurde, maczety. Typiarzu. Ale co bałeś? No, dobra. Ta szłeb odrąbało. Nice, a już nie mam nożyków do rzucania. A szkoda, fajne były. Dobra, kończymy zabawę. Elo!
Żyjecie? To jednak go straciliście. Czy to nie od was? Zresztą, czy to ważne? Ej, kolego. Kto cię nauczył tak walczyć? Jestem Aiden. Ej, znacie ten dowcip? Co mówi kula do gościa, którego przyszyła? Znam cię na wylot. Tak! Ale Nitaw, przecież pokroiłeś go maczetą. To broń biała, podczas kiedy kule należą do zupełnie innej... Dobrze, że jesteś cały. Wasz kumpel nie miał szczęścia. Ta, ostatnio wysyłają ich w miasto po dosłownie godzinie szkolenia. Albo i bez tego. Rekruci. Dla dowództwa są mięsem armatnim. Dosyć, Nitaw. Miarkuj się. Racja, racja. To jak, kolego? Nadal chcesz się tam wspiąć? Rzecz jasna, nie za darmo. Odpowiednio cię wynagrodzimy. Nie ma co zwlekać. Jak będziesz potrzebował pomocy, odezwij się przez radio. Aglot zna się na elektronice. Miej tylko na uwadze, że stąd nie ocenię skali uszkodzenia aparatury. Aglot ma smykałkę do elektroniki. No to ten, parkourmeister. Majster bądź master, jak to woli. Trzeba się tutaj odpalić. Polecieć na górę, tak patrzę, czy mamy jakieś takie fajniejsze dojścia. I owszem, mamy takie fajniejsze dojścia tutaj, które moglibyśmy wykorzystać. Mink. O kurde, easy peasy. Czy tak na to wejdę, to już w ogóle. Ha. Tutaj możemy sobie zejść. Tego się złapiemy. A no tutaj mamy dolecieć, tak? Powiem, spadłem. What the fuck? Jestem. Jak to? Amen. Ktoś musiał się bardzo śpieszyć, kiedy to odłączał. Podejrzewam, że przerwano główny obwód. Znajdź przewód i podłącz źródło prądu do przekaźnika. Powinno zadziałać. Dobra, dobra. A! Stacja elektryczna! To jest, musisz naprawić zepsute połączenia, najpierw znaleźć działający generator, a następnie podłącz go do jednego z zepsutych. Dobra, nad nami jest rzecz. Oj, podpaliłem to. Jak się dostać wyżej. Tam jest zamknięty. No, zamknięty od środka. Bijemy się. I jestem. Nice. Dobra, mała cię poszło. Możemy kontynuować. Się okazuje, że jest niżej. Ja pierdzielę. Co mi pochowali wszystko? No dobra, mamy czas, żeby tutaj przeczesać wszystko. To robimy! Wszystko trzeba zgarnąć z tego miejsca. Myk. I te maso. Kurde, w tyle. Znaczy z ubrań zebrałem, że zaraz faktycznie znowu mi wysadzi komunikatem. Ej, masz max wszystkiego! Idź posprzedawaj, bądź cokolwiek. Dostać piętro niżej. Wiem, że jest ten pojemnik. Nawet wiem, gdzie jest, ale się do niego dostać to jakaś kurde masakra. Tu jest jakieś zejście. Weź, spadaj na dół. Blisko jest. Aha, to on jeszcze niżej chce mnie wyciągnąć. I wróciłem, kurczę, do tego poziomu. God damn! Coś ciekawszego będzie.
Chyba, że jak połączę tutaj rzeczy, to coś wypali nam. Możliwe. Dobra, trzeba kable dociągnąć. Tutaj mamy. Hej, jestem na szczycie podstacji. Staram się włączyć zasilanie przekaźnika. Tutaj to nie było wcale takie łatwe. Na pewno dasz radę? Spotkałem grupkę SP-ków. Nie byli w stanie sami się wspiąć. To dlatego się nie kontaktowałeś. Żałuj, że ich nie poznałaś. Jeden lepszy od drugiego. Wiesz, że ta współpraca będzie kosztować? SP-cy bywają w porządku, ale nie pomagają w dobroci serca. Bez nich nie wiedziałbym, jak się do tego zabrać. Zresztą oni są na dole, a ja tutaj. Ciężki wybór, co? Ja bym ich olała. No bo mają od tego własnych ludzi. Poza tym, co z wolnymi obywatelami? Ktoś musi stanąć po ich stronie. On jest... A jeśli nie my, to kto? Ma 15 metrów. Przemyślę to. I do tego miejsca tutaj dojdę. Co? To żadnego innego czerwonego nie widzę. Gotowe, a ty się tam opierdalasz. Chyba, że to mogą być fejki takie, że to wcale nie musi iść do żadnego punktu. A tu jest jedynka. Dobra. Już wiem. Już nie, spokojnie, nie komentuj się. Idealnie. Na styk. Dobrze. Możemy, mamy trójkę. Trójka musi pójść zdecydowanie do trójki, a trójkę mamy... Gdzie? Chyba, że będzie dłuższy kabelek tym razem, bo może być. Wtedy coś by się udało. To jest otwarte? Zamknięte od środka i... Jest opcja, że tam trzeba będzie dociągnąć. Ile metrów? Zobaczmy. 29 metrów. Czekajcie, to wyłączę. Najpierw może znajdźmy odpowiedni generator. Trójka, tak, dobra. Czyli tutaj, okej. Dobra, pojedno styknąć kabla. Chyba, że tutaj możemy zrobić jakąś dziurę sobie. No dobra, 30 metrów. Trochę nadrobimy. A, jest! Dobrze. Okej. Idzie picobello, czyli tam na górze jeszcze coś miałem wcześniej. Lampki do zgarnięcia. Zgarniamy! Nie ma to tamto. Idźmy wyżej, bo nam brakuje jeszcze jednego rundu. Mamy tutaj dwójkę, mamy tam dwójkę. Dobra. No to chyba nam się uda. Tak, 32 metry. Tutaj jakbym mógł trochę... Aha. Wait. Tutaj mogę zaoszczędzić trochę metrów na tym. I on był tutaj. Idealnie, kurde. Dobrze! Podłączyłem. Co teraz? Włącz jednostkę sterującą. Będzie w sterowni. Robi się. Dzięki twojej pomocy to miasto będzie bezpieczniejsze. Mówię to, żebyś wiedział, że jestem ci wdzięczny. I żebyś zrozumiał, że to ważna sprawa. Okej. Chyba wypada podziękować. Co jest to piętro, na które chciałem się cały czas dostać? Tak. Zanim odpalę... O właśnie, już mi tutaj każą łup zbierać. Hello, Benz! To sobie od razu otworzę, bo możemy tutaj później mieć problem, żeby wrócić. Elegancko. Jakiś randomowy łup. Dobra, odpala mi co? Pewnie musimy wybrać stronę. Trzeba ogarnąć. Tak, pan od stróży prawa nam powiedział, co i jak zrobić, a my możemy to ocaleńcom przekazać. A, nieźle. Dobra, kurde.
Survival Games! Się wkurzą. O nie, już się boję reakcji. Aiden, udało się! Coś udało się! Jej! Nie udałaś zdziwionej. Tylko się z tobą droczę. Spotkajmy się w kantynie. Może zaczyna się dla nas piękny rozdział. To jest. Światło w ciemności osiągnięcie. To jest. Tak się to robi. No halo, tam ci zadzwonią do mnie koledzy? Czy tak nie za bardzo? Czy to coś w ogóle w tym miejscu? Tutaj. Chyba nic. Ej! O, nie ten przycisk. Ups. Dobra, chociaż mam jakieś lajtowe spadanie. Siema, no bo tutaj widzę, że wy z nowej ekipy. Zainfekowane ostrze! Daj! Granat samoróbka. Dawaj to, amunicja. Jeszcze nie mam, to nie kupuję nawet. Dobra, aha, redukcja obrażeń, to na razie mi niepotrzebne. Modyfikacje. O, na zakończeniu. O, to sobie mogę kupić wszystko. Elegancko, elegancko. Czyli środkowa, no takie, takie lipne, te takie ulepszonka. Ulepsz. Paralotnia, o! O, sprzęt wojskowy zebrany, akurat dwie sztuki. Myk, lepsza paralotnia. Dobrze. Aha, to był schemat na paralotnię taką. Czy mogę sobie zrobić lepszą, okej. Gajstry. Przedmiotów, lepszy mołotowik do plenarza do rzucania, modyfikacje broni, żeby ulepszyć. No, przydałoby się to poulepszać wszystko. Więc wszystko idzie na trofea. Dobra, to się później tym zajmę. Na spokojnie. Tu mamy kolejnego handlarza. Dobry. No, to jeszcze nie, te granaty samoróbki są spoko. Czy opłaca mi się na to hajs wydawać? Nie wiem. No, kiedyś pogarnię. No jak stwierdzę, że to już czas, to będzie ogarniane. To jest. Dobra, słuchajcie, mamy prawie 50 minut nagrania, także ja wam bardzo teraz dziękuję za oglądanie. Jeśli chcecie obejrzeć kolejny odcinek o wiele szybciej, na przykład teraz, to możecie wesprzeć kanał za jedyne 5 zł na miesiąc. Opcja wspierania tutaj jak najbardziej jest na playliście. Możecie zobaczyć, ile jeszcze jest odcinków w przód nagranych. Jak wejdziecie tam, playlista Dying Light 2, to tam wszystko jest. No i co, bardzo wam dziękuję. Zostawcie łapaczkę w górę, jeśli jeszcze nie zostawiliście. Zostawcie suba, of course, of course. Do następnego, na razie, żółwik, yo!